Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na Kalejdoskop Seniora. Przez kilkanaście tygodni spotykali się cyklicznie, żeby zdobywać i poszerzać wiedzę, a także umiejętności z zakresu tworzenia, organizowania i koordynowania projektów prosenioralnych. Za nami 6. edycja Wrocławskiej Szkoły Liderów. Ta Wrocławska Szkoła Liderów, drodzy Państwo, jest projektem miejskim koordynowanym przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora. Jest także wsparciem dla tych, którzy działają lub zamierzają działać na rzecz mieszkańców 60+. To bardzo nowatorski projekt w skali kraju nawet, bo byliśmy pionierami, jeśli chodzi o zbudowanie no właśnie oferty edukacyjnej dla osób, które chciałyby być takimi animatorami środowisk senioralnych, animatorami, ale przygotowanymi odpowiednio. Szkoła Liderów odbywa się dwa razy do roku. Jest to projekt miejski koordynowany przez zespół Wrocławskiego Centrum Seniora. Udział w niej jest bezpłatny. Aktualnie zakończyła się 6. edycja Wrocławskiej Szkoły Liderów, którą ukończyło 15 osób. Uczestnicy przez 3 miesiące brali udział w różnych, różnorodnych spotkaniach i warsztatach, dzięki którym mogli zdobywać wiedzę, ale też rozwijać swoje umiejętności, m.in. kompetencje personalno-społeczne, ale także dowiadywali się, w jaki sposób pozyskiwać dotacje na działania senioralne, w jaki sposób diagnozować, identyfikować potrzeby i oczekiwania osób starszych, w jaki sposób projektować działania, jak integrować te grupy osób starszych, w jaki sposób współpracować z partnerami lokalnymi. Zajęcia dały mi bardzo dużo, dlatego że ostatnie zajęcia były z nauki śmiechu, jak właśnie umieć obrócić pewne sprawy w żart, jak umieć rozmawiać z seniorami, jak umieć w swoich seniorach znaleźć takich, którzy mogą być w jakiś sposób problematyczni dla grupy, starać się nimi zająć, żeby im się wydawało, że oni są bardzo ważni, istotni i nie robią nam jakiegoś smutku w grupie, wręcz czują się potrzebni i stają się na przykład liderami grupy. Więc na każde zajęcia przychodziłam z ciekawością. Przede wszystkim szukałam nowego pomysłu na siebie, chciałam zdobyć nowe kompetencje. Tutaj cały program, całe założenie projektowe bardzo mi się spodobało. A teraz się bardzo cieszę, że zakończyłam ten kurs z tego względu, że stworzyło mi to nowe możliwości współpracy, a też rozszerzyło horyzonty i myślenia i w ogóle działania na rynku wrocławskim, jeżeli chodzi o aktywność seniorów. W ramach szkoły każdy z uczestników musi m.in. przygotować projekt zaliczeniowy. Najlepsze projekty są przez nas grantowane, czyli osoby, które napiszą najlepszy projekt, będą mogły go zrealizować za pieniądze miejskie właśnie w jakiejś organizacji senioralnej. Najczęściej jest to klub seniora. Kolejna edycja wystartuje jesienią. Zapisać się można w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przez stronę internetową www.seniorzy.wrocław.pl lub za pomocą numeru telefonu, który znajduje się na tejże stronie. Uczestnikami Szkoły Liderów mogą być zarówno osoby młode, to znaczy studenci, osoby w wieku średnim i też sami seniorzy. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy, pogłębianiem umiejętności dotyczącym właśnie takiej aktywizacji, integracji osób starszych. Senioralne warsztaty, jak pielęgnować skórę, żeby ją ochronić przed słońcem, w jaki sposób zadbać i pielęgnować swoją twarz, aby utrzymać skórę w zdrowej kondycji, ale także jak skutecznie zminimalizować oznaki starzenia. Ponadto seniorzy uczyli się, jak być przedsiębiorczym. Ja już teraz zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą wydarzeń na najbliższy czas, przygotowaną dla seniorów i seniorek we Wrocławskim Centrum Seniora. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Raz w miesiącu we Wrocławskim Centrum Seniora odbywają się specjalne warsztaty poświęcone pielęgnacji twarzy i temu, jakiego rodzaju kosmetyki stosować oraz w jaki sposób je dobierać. Seniorki chętnie korzystają z tych zajęć, a po nich wychodzą bardzo zadowolone. No, dowiedziałam się wielu różnych możliwości stosowania kosmetyków i pielęgnacji twarzy, różnych masaży, także nie tylko kosmetyki, ale jednocześnie możliwość zastosowania przeciwzmarszczkowego, co w naszym wieku jest bardzo, bardzo potrzebne. Dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy na temat twarzy, która właśnie w tym wieku jest troszeczkę taka nieciekawa. Także makijaże przede wszystkim ważne i ważne właśnie masowanie buzi.
która daje efekty na plus. W codziennej pielęgnacji najważniejsze jest dobre umycie skóry, następnie odpowiednie nawilżenie i odżywienie skóry i jeżeli patrzeć na to, że mamy aktualnie taką porę roku, to również odpowiednia ochrona, czyli filtry słoneczne. Dzisiaj właśnie na warsztatach rozmawiałyśmy z paniami o tym, jak przygotować skórę na lato, o tym właśnie, że filtry przez cały rok, nie tylko latem, powinnyśmy stosować. I też to, co jest ważne, w jaki sposób aplikować niektóre kremy, bo często gęsto jest tak, przeważnie jest tak, że możemy mieć dobre produkty, ale nakładamy je w nieodpowiedni sposób. No i tutaj też uczymy tego, w jaki sposób nakładać te produkty. Świeżą propozycją wśród zajęć Wrocławskiego Centrum Seniora jest dojrzała przedsiębiorczość, czyli zajęcia skierowane do tych seniorów, którzy mimo przejścia na emeryturę wciąż chcą aktywnie działać w obszarze społecznym i gospodarczym. Jest wiele osób, które ma potrzeby, żeby angażować się społecznie, żeby móc rozwiązywać wspólnie problemy, które są wokół nas. Łatwiej jest to robić w grupie, więc będąc członkiem stowarzyszenia bądź fundacji, a nasze centrum zajmuje się pomocą osobom, które chcą takie organizacje prowadzić i realizować projekty. Dzisiaj przyszedłem, żeby opowiedzieć o tym, jak to się robi od A do Z, czyli jak założyć organizację, albo jak zostać wolontariuszem, w jaki sposób pomagać tym, którzy chcą pomagać innym. Ja myślę, że są potrzebne, dlatego tu się znalazłem, żeby się czegoś jeszcze dowiedzieć. Ja mam taką filozofię, jedna książka przeczytana, czy jakiś kurs, jak coś wyciągnę, to warto było być tam. Myślę, że czegoś tu się nowego dowiem, jakieś kontakty jeszcze nowe. I cieszę się, że seniorzy we Wrocławiu tak przynajmniej obserwuję to od pewnego momentu po pandemii, jakby ruszyli i się rozwijają i idą dalej. To takie optymistyczne jest. Seniorzy są aktywni i chętnie uczestniczą w różnych zajęciach, dlatego propozycji dla nich wciąż przybywa. Mamy także spotkanie z podróżnikami, znowu pełna sala, to są takie trochę podróże po mapie, ale to są osoby, które były w tych miejscach, o których opowiadają i to też jest takie bardzo, bardzo fajne, to jest takie, ja to nazywam uczta dla duszy. Bardzo mocno w tej chwili przygotowujemy, i to tak bardzo mocno, ale też w bardzo dużym zakresie, ofertę związaną z taką aktywizacją intelektualną, emocjonalną. Dzień Odry we Wrocławiu. To było łącznie 87 różnych wydarzeń promujących aktywność nad rzeką. Sami mogliśmy się przekonać, co oferuje Wrocławiowi położenie nad rzeką, no i sprawdzić również, jak mądrze dbać o to środowisko. Oprócz tradycyjnego pikniku odrzańskiego w tym roku zaproponowano oferty dla całych rodzin. Od Wyspy Słodowej przez bulwary Donikowskiego, Kaczyńskich, Politechniki po tereny na Osobowicach i Grobli. Zobaczmy. Były konkursy, rejsy statkami, spacery z przewodnikami. Jesteśmy też tutaj jako Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i dwa działy, Wrocławskie Centrum Seniora i Przestrzeń Trzeciego Wieku. Przestrzeń Trzeciego Wieku proponowało retro zabawy i w tych retro zabawach uczestniczyli seniorzy. Pokazywaliśmy i zależało nam na tym, żeby pokazać rodzinom, jak można w prosty sposób świetnie spędzić czas i niekoniecznie muszą być to wielkie pieniądze i niekoniecznie musi być to tablet czy telefon komórkowy. Bardziej zależało nam właśnie na tych zabawach ruchowych. W czerwcu będzie się działo bardzo dużo, mamy wiele do zaproponowania. Najpierw zaczynamy trochę edukacyjnie, bo okazuje się, że dużym problemem w ogóle wśród wrocławian są choroby otępienne, choroba Alzheimera, a jednocześnie też widzimy, że bardzo wiele osób obawia się bardzo mocno tych chorób, nie chcą się diagnozować i właśnie, żeby zachęcić mieszkańców, ale też i dla opiekunów osób, które zmagają się z tą trudną chorobą. Na początku czerwca będziemy proponowali wykład doktora Daniela Wójcika z Wrocławskiego Stowarzyszenia, z Wrocławskiej Fundacji Alzheimerowskiej. Kolejne to będzie spotkanie z rehabilitantem WKS Śląsk. To jest taka nasza współpraca właśnie z WKS Śląsk i Fundacją Przyszłość Pokoleń, gdzie również staramy się bardzo pokazać
pokazać seniorom, jak ważna jest też właśnie chociażby rehabilitacja. Kolejne edukacyjne spotkanie Senior w Wielkim Mieście, zupełnie nowy projekt, który zaczynamy od czerwca. I to jest taki projekt, który prowadzimy z trzema firmami, między innymi firmami IT. Też firmy sponsorują całe wydarzenie i będzie to polegało na tym, że pracownicy tych firm wychodzą z seniorami w takim zestawie 1:1 w przestrzeń miasta. Tam będą mogli w praktyce obsługiwać e-kioski, parkomaty, to co dzisiaj tak naprawdę wszystkim nam też sprawia coraz większą trudność, nie tylko seniorom. A całe przedsięwzięcie tego dnia, kiedy będą spotykali się z seniorami, będzie kończyła się na wspólnym ciastku i kawie w kawiarni. Kolejne działania to działania kulturalne i już na początku czerwca będziemy zapraszać seniorów do przestrzeni trzeciego wieku na koncert reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław. Oczywiście występy chórów senioralnych, w czerwcu wystąpi chór Compassione. No a nie tylko same śpiewy interesują seniorów, ale wiemy o tym, że wrocławscy seniorzy kochają tańczyć. I w związku z tym w restauracji letniej będziemy mieli bal pod tytułem W każdym z nas jest dziecko. Zapraszamy seniorów do tego, żeby się już przebierali za postacie z bajek i myślimy, że to też będzie cudowna zabawa. Czerwiec to początek lata, noc świętojańska, no i noc świętojańską spędzimy na statku. Ubieramy się wszyscy na biało i będziemy oczywiście puszczać ekologicznie wianki, a jak to myślę, seniorzy się sami dowiedzą. Zapraszamy również seniorów na spotkania i na wystawy. Mamy współpracę z Centrum Historii Zajezdnia, bardzo nam też zależy na udziale seniorów i tutaj dwie wystawy, jedna Wrocław 1945-2016 i druga wystawa Golgota Wschodu. I tu taką myślę niespodzianką, którą też Centrum Historii Zajezdnia zaproponowała, to z Placu Solidarności będzie można odjeżdżać na tą wystawę sławnym czerwonym ogórkiem. Odra to jedna z wizytówek Wrocławia, która przyciąga nie tylko turystów, ale również mieszkańców. Ci chętnie odpoczywają nad rzeką, dlatego w ramach Dni Odry zorganizowano tutaj szereg wydarzeń. Zrobiłem łódkę drewnianą. Zaraz będziemy tańczyć zumbę. To taki aktywny odpoczynek. Oczywiście, jak najbardziej. Już któryś raz tu jestem z rzędu, no bardzo dobrze. No. Duża różnorodność, stoisk, no. Materiały można jakieś dostać. Wrocław z perspektywy Odry zachwyca i mieszkańców, i turystów. Ja jestem z Podkarpacia, od Rzeszowa. No, przyjechałem do syna tutaj, bo pracuję we Wrocławiu. I tak po prostu nam tu wziął nas tutaj na spacer i zwiedzamy. Jak się podoba? No bardzo fajnie, także jestem tu drugi raz dopiero w Wrocławiu i jest super, także jestem zadowolony z tej wizyty. Mamy taką nadzieję, bardzo byśmy chcieli, żeby przyciągała jeszcze bardziej. Mamy ruch statków na Odrze, ale mamy też dużo dobrego, prywatnego biznesu ulokowanego wokół Odry. Bo mówimy przecież o wypożyczeniach kajaków, ale mówimy też o lokalach nadodrzańskich, które cieszą się tym, że rzeka przepływa tuż pod ich oknami i dzięki temu ci, którzy tam przychodzą, mają też frajdę z tego, że siedzą w bardzo ładnej atmosferze, w dobrym otoczeniu. Wypoczywając nad rzeką, warto pamiętać również o zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, bez alkoholu, no i korzystamy z miejsc, które są dopuszczalne do użytkowania sprzętu, ale też do wchodzenia. Do Odry nie wchodzimy, jest to niebezpieczne, korzystajmy z pływalni, z kąpielisk. Odra jest po to, żeby na nią popatrzeć, żeby popływać jednostkami pływającymi. Piękna w dzień i w nocy, ale nie wchodzimy do wody. Zeszłoroczna katastrofa ekologiczna na Odrze pokazała, co dzieje się, kiedy rzeka jest zaniedbana. Ruch turystyczny nad Odrą wrócił, ale obchody tegorocznego święta Odry były ukierunkowane na działania edukacyjne, które miały przypomnieć, jak ważna dla życia miasta jest rzeka i że każdy może o nią dbać, chociażby nie śmiecąc. W naszym studio jest obecny pan Paweł Tuła, instruktor terapii uzależnień z ośrodka Freedom. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam uprzejmie. Destrukcyjne zachowania nagle pokazują się wśród grupy wiekowej, którą wprost zaliczamy do seniorów. Można by powiedzieć, no przecież za tymi ludźmi idzie doświadczenie życiowe. Swoje w życiu już widzieli, a jednak ten nauk, te mechanizmy
są jakby silniejsze. Dokładnie tak. Ten mechanizm, o którym Pan mówi, nazywa się mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Generalnie każdy człowiek dąży do takiego dobrobytu i do takiego dobrego poczucia psychicznego i fizycznego. I teraz w momencie, kiedy w takim starszym, podeszłym bardziej wieku, kiedy seniorzy na przykład przechodzą w wiek emerytalny i nie ma tych takich bodźców zewnętrznych, bardzo łatwo jest szukać takiej drogi na skróty, żeby sobie te uczucia uregulować właśnie za pomocą substancji psychoaktywnych albo jakichś zachowań behawioralnych. Czyli jako specjalista mówi Pan również wprost, uważajmy także na emeryturze, niby czas wolny, kiedy organizm ma prawo rzeczywiście prosić o regenerację, to jednak tutaj warto też mądrze planować to, jak żyjemy na co dzień. Ten okres właśnie przejścia na emeryturę i tego takiego zakończenia albo zredukowania bardzo mocnego aktywności zawodowej, to jest bardzo trudny czas dla wielu osób, dlatego że tam się pojawia bardzo dużo tego wolnego czasu. I nie każdy ma takie umiejętności, możliwości. Czasem jest tak, że nie ma rodziny albo bliskich wystarczająco pod ręką, żeby ten czas wypełnić i tam pojawia się pewnego rodzaju pustka i tam jest ważne pytanie, jak zagospodarować ten czas. Pojawia się pustka, o której Pan powiedział. Rozumiem, Panie Pawle, że to jest tak, że osoby uzależnione często i zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z faktu własnego uzależnienia. Czy jest coś takiego, co starsi ludzie mogą usłyszeć, że jest jakby w kategoriach takiej czerwonej lampki, która się zapala i to jest taka oznaka, że no, choćby warto trafić do Państwa, tak? Zapytać się, czy to nie jest czas, żeby zapytać o pomoc w poradni terapeutycznej. Takimi czerwonymi lampkami to myślę, że najlepiej by się było odnieść do tak zwanych objawów osiowych albo inaczej objawów uzależnienia. I tutaj jednym z takich głównych to jest na przykład wzrost tolerancji, czyli na przykład, nie wiem, zakładając, że ktoś spożywa jakąś określoną ilość alkoholu i nagle ta określona ilość alkoholu nie wystarcza do tego, żeby, nie wiem, mieć takie dobre samopoczucie jak wcześniej albo spędzić jakoś czas z bliskimi, tylko trzeba tego alkoholu wypić więcej. To jest taka czerwona lampka. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest koncentracja życia wokół substancji uzależnienia. Jak do tej pory na przykład można się było spotkać, nie wiem, z bliskimi, ze znajomymi, z rówieśnikami albo z rodziną, gdzie ten alkohol nie musiał towarzyszyć, to teraz nagle to jest bardzo ważny element tego spotkania, żeby załóżmy jakieś wino albo inny alkohol stał na stole. Na to warto by było zwrócić uwagę. Czyli te relacje międzyrodzinne, relacje w stosunku często pracodawca czy pracownik, kiedy kosztem tego nałogu, który robimy, są już zaburzone, to możemy po prostu uznać za taką pierwszą oznakę, żeby coś w tej materii zrobić. Ale zapytam teraz wprost, w jaki sposób w takim razie funkcjonują poradnie terapeutyczne, które są jakby kolejnym krokiem, kiedy już komuś uda się do Państwa trafić? Myślę, że takim najważniejszym elementem to jest chyba odpowiednia diagnostyka. Tak jak przy każdej innej chorobie, uzależnienie to jest choroba. Trzeba by było zacząć od takiej dobrej diagnostyki. Jeżeli ktoś ma wątpliwości albo zastanawia się nad tym, czy nie ma problemów z uzależnieniem albo czy nie zaczyna zbliżać się do tego uzależnienia, to warto by było najpierw umówić się na taką konsultację wstępną, żeby poddać się takiej diagnozie. To, co bardzo często pokutuje w naszym społeczeństwie, to jest to, że jest pewien taki mit albo raczej taki stygmat, że osoba uzależniona to jest taka osoba, która straciła kontrolę nad swoim życiem, nie dba o siebie, jakoś nie ubiera się i tylko i wyłącznie koncentruje się na spożywaniu alkoholu albo jakiejś innej substancji. Natomiast wcale tak nie musi być. Choroba jako uzależnienie, ona się rozwija wiele lat, kilka albo nawet kilkanaście lat i można być już w tych wstępnych fazach choroby jako uzależnienia, całkowicie sobie z tego nie zdając sprawy. To też dziękuję za to rozróżnienie, że faktycznie jak obserwujemy siebie często nawzajem, drodzy Państwo, no to tych oznak jednak takiego prawdziwego nałogu należy według również tutaj słów, które padły, szukać po prostu gdzie indziej. Powrócę jeszcze do samej poradni terapeutycznej, kiedy osoby uzależnione bądź bliscy zdecydują się, żeby przyjść do Państwa. Proszę powiedzieć też, jak te procesy w środku wyglądają? Z czym tak naprawdę ci ludzie muszą się zmierzyć? I czy wiek też tu odgrywa znaczenie ze względu na seniorów, do których kierujemy nasz dzisiejszy program? Na pewno wiek ma znaczenie, odgrywa znaczenie ze względu na to, że trzeba się przygotować na jakąś pewnego rodzaju zmianę. Kiedy mówimy na przykład o leczeniu takim stacjonarnym albo nawet ambulatoryjnym w formie grupowej, bo takie leczenie ma największą skuteczność, to trzeba się przygotować na to, że właśnie trzeba będzie coś mówić o sobie, o swoim życiu, jakoś otwierać się i być gotowym na informacje zwrotne, a seniorzy to bardzo często są takie osoby, które mają duże doświadczenie życiowe i często jest tak, że nie ma wokół nich takich osób, które mogą jakoś swobodnie albo śmiało mówić do ich życia.
Państwo stawiacie również na jakieś specyficzne metody terapeutyczne, czy mówimy o jakichś uniwersalnych metodach, które w ogóle w skali Dolnego Śląska dzisiaj funkcjonują w tej naszej rzeczywistości popandemicznej? Generalnie trzeba by było chyba powiedzieć, że to są takie standardowe ogólnoświatowe metody, a na pewno ogólnopolskie, bo w niektórych krajach troszeczkę te metody się różnią. Natomiast takie najbardziej skuteczne formy leczenia to jest na pewno terapia grupowa, czyli praca w grupie. Oprócz tego terapia indywidualna i bardzo istotne są tutaj grupy wsparcia różnego rodzaju. Grupy wsparcia, czyli na koniec króciutko dopytam, ten czynnik ludzki odgrywa rzeczywiście duże znaczenie. Dopytuję o to nieprzypadkowo, panie Pawle, no bo zauważyliśmy i często powtarzam to w tym studio, że zerwały nam się takie więzi społeczne po COVID-zie i po pandemii. Jesteśmy jakby w trakcie ich odbudowywania na nowo. To też czuje pan, że to ma znaczenie? Generalnie, jeżeli chodzi o lecznictwo uzależnień, to właśnie te grupy wsparcia są najistotniejszym elementem. Nawet jest takie powiedzenie terapeutyczne, że nie da się trzeźwieć samemu. Potrzebujemy do trzeźwienia innych ludzi, a choroba jako uzależnienie powoduje coś takiego, że izolujemy się od innych ludzi. To jeżeli w tym momencie oglądacie nas Państwo i być może nie macie się do kogo zwrócić, nie mówię nawet o członkach rodziny, ale najnormalniej w świecie do swojego sąsiada czy sąsiadki, podamy na koniec w takim razie numer telefonu do Państwa, jeżeli ktoś rzeczywiście uzna, że taką rozmowę i jakiekolwiek pytania go nurtują i być może jest ryzyko w jego życiu, że zaraz z jakimś nałogiem będzie się mierzył lub jest w jego trakcie. Jak można się z Państwem skontaktować, panie Pawle? Numer telefonu to jest 576 397 161, i na ten numer telefonu można dzwonić od poniedziałku do niedzieli, czyli praktycznie cały tydzień, o takich dowolnych porach, oczywiście wiadomo, nie w środku nocy, i tam zawsze ktoś odbierze ten telefon i udzieli fachowych informacji i przekieruje, gdzie można by się było z danym problemem zwrócić. Dla naszych seniorów niewykluczonych cyfrowo rozumiem, że co wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową, aby też móc do Państwa... Wyszukiwarkę internetową freedom-24.pl. Bardzo panu dziękuję za tę informację, a także za wizytę w studio. Moim i państwa gościem dziś był Paweł Tuła, instruktor terapii uzależnień ze wspomnianego ośrodka Freedom. Raz jeszcze dziękujemy za informację. Żegnamy się z państwem już na dziś tymi wiadomościami. Ja również dziękuję, że byliście państwo z nami. Do zobaczenia już za 2 tygodnie. Do widzenia.